Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I jeśli chcesz widzieć takie odcinki wspaniałe jak ten i jak poprzedni, jak wszystkie z tej serii, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, gdzie właśnie takie odcinki sobie udostępniam. Dobra. Wspominałem o tym dwa odcinki wcześniej, że wybierzemy sobie klasy samochodów sugerowanych przez grę. I mamy tutaj trzy klasy: Offroad, Extreme Offroad, Super GT i GT Championship. Wszystkie z tych samochodów są dostępne cenowo ze względu na to, że mam 822 tysiące. Ponieważ nie jeździłem jeszcze takimi hardkorowymi offroadowcami, to chętnie sobie jakiś taki przetestuję samochód, o ile, o kurde. Mamy tutaj Raptora, ale czy one są, nie, ty, o kurcze. Rally Fighter. Wow. Ale mamy, czy możemy go sobie wziąć? Serio? O, fajnie, ja myślałem, że on jest z dodatku, to zajebiście, ale zobaczę sobie jeszcze inne. Te mnie nie interesują, one są właśnie do pobrania. No i mamy jeszcze tego RAM Runnera i mamy jeszcze Raptorka, ale Raptorek jest też tutaj. Tylko trochę inaczej pomalowany, jest coś takiego, jakie wielkie kapcie, wow! No dobra, ale ten mi się bardzo podoba, z 2004 roku, co cię... 14 roku. Co ciekawe, to auto jest także w GTA 5, GTA Online konkretnie. Wybierzemy sobie jakieś fajne malowanie. Jezu, jakie ludzie malowania robią do tych samochodów, to jest niesamowite. Ile czasu trzeba na to poświęcić? Moment, czy on jest, zobaczcie, on jest jakoś też inaczej pochylony, to nie jest tylko tak, że samochód ma inne malowanie, on też, ja muszę się tym pobawić. Wow, podoba mi się pomarańczowy, czy żółty. Czerwony, wow, jak ludzie dobierają to fajnie te kolorki. Dobra, weźmiemy sobie tego, to ciekawe właśnie, ja muszę to zobaczyć jak to działa. Wybierz, zmień kamerę. Wow, kurde, jakie wow. Chciałbym zobaczyć w rzeczywistości ten samochód. Bierzemy go. Kurde, za kredyty, 67 tysięcy. Co to jest? Kurde, o, herbatka. Dobra herbatka. No i super. Zobaczymy jak będzie się śmigało tym autem. Napęd prawdopodobnie 4×4. Nie może być inaczej. Zobaczymy. Pierwsze takie moje mistrzostwa samochodów takich ultra offroadowych. Zobaczymy jak będzie szło. Kurde. A, skrzynia manualna, nie, my chcemy skrzynię, ostatnio właśnie sobie ustawiłem skrzynię manualną. He? Czemu nie mogę? Co? Wyruszamy na kolejny etap naszej wycieczki do pięknej wioski São Martena. Spoko, dobra. Wycieczki to nie wyścigi. Bawcie się dobrze i podziwiajcie okolice. Spoko, widzę gdzieś tam w oddali cel, no kurde, nie będziemy jechać drogami, skoro jest to samochód offroadowy, hej! Tak czy nie? Zobaczymy jak daleko uda mi się zajechać właśnie jadąc sobie takim offroadem. Mam skrzynię manualną, to mi jakoś specjalnie nie przeszkadza, ale wolę jednak automata mieć podczas ścigania się. Często trzeba ogarnąć troszeczkę kontrolę nad samochodem, a gdy ma się automat, no to lepiej jest się skupić na kontroli auta niż na zmianie biegu. Cholera, nic nie widzę. Może by było zmienić sobie tu kamerkę. Cholera, nie tak. O! No i git. Przy okazji możemy sobie zobaczyć jak ten samochód wygląda w środku, no bo to jest kurczę, przecież też ważne. Bardzo proste jest to wnętrze. Mamy tutaj klatkę usztywniającą. Jest trochę elektroniki, ale nie brakuje też analogowych pokręteł. I zegary również mamy analogowe, więc mimo tego, że jest to samochód z 2014 roku, a te samochody wiemy już, że są naszpikowane elektroniką i w dużej części nawet posiadają elektroniczne czy wyświetlacze po prostu LCD zamiast tradycyjnych zegarów analogowych. Także no tutaj na pewno ukłon w kierunku funkcjonalności tego samochodu, można to tak powiedzieć? Czy raczej niezawodności, jak myślicie? Nie ma on za dużo mocy, ale nie wiem, czy będę go jakoś tam podkręcał. Myślę, że taki jaki jest, jest spoko. Na pewno twórcy dali nam do dyspozycji jeszcze trochę możliwości tuningowych. Mamy go w klasie A, 728 punktów. Spokojnie do 800 możemy go sobie podnieść, aby w tej klasie był. A jak wiemy z doświadczenia, no ludzie, czy raczej boty, które będą z nami konkurowały, mają te samochody swoje wymaksowane, więc nie ma się co wstydzić. Wow, ale naprawdę brzmi kozacko. Ten samochód naprawdę brzmi kozacko. No tylko biegi. No ciężko tutaj wyczuć. Może teraz się da zmienić. Może nie mogę zmienić podczas gdy ten koleś gadał. Ale nie, no jakimś cudem nie mogę zmienić poziomu trudności akurat podczas wycieczki. Bardzo dziwna sprawa. Kontrolę trakcji mam wyłączoną też. Nie zmieniałem nic od ostatniego odcinka. O, tu mamy coś ciekawego. Ej, to jest Cobra 527? 427, nie 527, ale jest to naprawdę fenomenalny samochód. Wspaniały, bardzo mi się podoba. Jeden z moich ulubionych samochodów, jeśli chodzi o wygląd, naprawdę. Jest to on mały, jest on wąski, widziałem go w rzeczywistości, widziałem też inne wersje jego w rzeczywistości, bo to jest wersja ulepszona mocno. Wygląda kozacko, naprawdę. I w środku jest bardzo mało miejsca. Nie wiem, czy jazda takim samochodem należałaby do komfortowych. Nigdy nie jeździłem tego typu autem, ale chciałbym kiedyś spróbować tego. Podejrzewam, że to jest świetna sprawa. Poczuć... ile on tam ma litrów pod maską? 6-litrowy silnik ma chyba. 6 albo 8 nawet. Litrowy silnik... Nie, 6 tam chyba... 6,2 jakoś tak. 6 litrów w takim małym gównie to jest nie do pomyślenia. Żadnych systemów kontroli trakcji, żadnego ABS-u. Lecisz. Dosłownie lecisz. Mamy tutaj Porsche GT2 RS. Spoczko. Tylko kurde, nie mogę zmienić na ten automat. Przydałoby się zmienić na ten automat. Bo chciałbym się bardziej skupić na jeździe tym samochodem, jakoś go sobie lepiej opanować. Tam Golfina pojechała. W poprzednim odcinku wygrałem w Willspinie właśnie Golfa 4 z silnikiem R32, czy raczej z napędem ogólnie, bo tu jest cały pakiet ten zawieszenia i silnikowy, sportowy po prostu. Fajnie się na tej kamerze jeździ, strasznie lubię odbicia w masce. Zwłaszcza one, to jest naprawdę świetne w Fordzie. No niby jest, niby gra się na takiej konsoli już bądź co bądź starej i słabej. A jednak ta grafika jest na tyle wystarczająca, piękna, że mi absolutnie niczego więcej do szczęścia nie jest potrzeba. Tylko po prostu sobie wbić do tej gry i grać. Patrzeć na tą grafikę, która zresztą jest całkiem spoko. Jest całkiem spoko i zajebista. Dobra, co my tutaj mamy? To jest... Ojej, tego to nie wiem, co to za jeden. Muszę go obejrzeć. Chevrolet, ale kurde... Czy... Chevrolet? Moment. Kurde... El Camino... Nie, El Camino to jest pick-up. A kurczę. Nie mam pojęcia. Robimy fotę. Nie, to w ogóle coś innego. Jest coraz trudniejsze, prawda? Od teraz będziesz dostawać premię za każde 10 aut zamiast 30. O, fajnie, za każde 10 aut. W ogóle coś innego było, ale z przodu przypominał mi jeden z Chevroletów. Tylko kurczę, zapomniałem nazwy. Ojej, jak to lata bokiem. Damn. W poprzednim odcinku próbowałem zrobić driftowóz, a wystarczyło sobie kupić samochód offroadowy i jechać na bezdroża. I tyle. No dobra, lecimy. To w ogóle, co to jedzie to z przodu? Jakiś chrupek mały. Jeździ tu ściga z Porszawką, no hej. A tam, o, tam coś jedzie ciekawego. Co to jest? A, co to jesteś ty? Lotus! The hell? Ej, ale fajnie... Wygląda, z przodu wygląda trochę jak Sierra, co? Vauxhall, Lotus. Spoczko. Dobra, jesteśmy sobie na miejscu. O, to samo mi... Okej, spoko. Jak ten samochód wygląda, Jezus Maria. Zaraz zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe, jeśli będziemy mogli coś tutaj dostosować. Nie, no na pewno będziemy można coś dostosować. Zrobimy sobie napęd naprzód. Nowość na festiwalu Horizon. Mistrzostwa Extreme Offroad. No, niektóre z uczestniczących w nich aut są naprawdę odjechane. Mam nadzieję, że jesteś na to przygotowany. Wybierz imprezę i zaczynamy mistrzostwa. Oczywiście, jestem gotowy na wszystko. Wchodzimy najpierw do... A, moment, mogę zmienić sobie te cholerne ustawienia? Samo... nie, to nie tutaj, poziom trudności. Myk, myk. Jest! Dobra, spoko. Włączymy sobie kontrolę trakcji, włączymy sobie skrzynię automatyczną, no i zobaczymy, jaki będzie poziom trudności. Zawsze na offroadzie jakoś sobie tam radziłem, no ale nigdy nie wiadomo, tak. Wchodzimy do warsztatu, troszeczkę tutaj samochód na pewno ulepszymy, podniesiemy w swojej klasie. Za chwilę się zarejestrujemy, no ale najpierw ulepszenia. Klasa A. Obliczanie ulepszeń, nie będziemy się bawić, jakieś tam dopasowywanie tych części, myślę, że nie ma większej potrzeby. Uwaga! No i mamy równo 800, pięknie. Zobaczymy, jakie ulepszenia się zainstalowały, tylko tak pobieżnie. A, zobaczymy, jakie są jeszcze możliwości tuningu. O! No. Zderzak przedni, no ja wiem, czy nam to potrzebne. No on na pewno, ten spoiler, dużo mu da. Na pewno. Może coś tam da, ale wątpię, to kurde musiał być ławka dla dzieci taka wielka. Dobra, konwersja układu napędowego, konwersja do lotu. No tutaj raczej nie będziemy się bawić w te wszystkie rzeczy. Możemy ewentualnie coś tam polepszyć pod względem osiągów. Pisaliście mi o tym Fordzie Capri, ja cały czas o tym pamiętam, spokojnie. Obejrzymy sobie go, jak najbardziej. Myślę, że tłumienie. Mamy wszystko miękkie, resory są miękkie, zawieszenie wysokie. Także wszystko jest ustawione tak, jak powinno być na wyścigi offroadowe. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało z tego względu, że nigdy jeszcze tymi samochodami się nie ścigałem. Moment. Czemu ja nie mam tej klasy? W trakcie. No. Samochody w warsztacie. No to chyba chodzi o... nie o tego. No, o tego chodzi. Super. A, mogłem jeszcze felgi zmienić, ale te są spoko. No i dobra, mamy mistrzostwa. Lecimy na akcję, moi drodzy. Zarejestrowani, super. Właściwie niepotrzebnie w to wchodziłem, bo już byłem w sumie zarejestrowany. 800 punktów na statystyce. Zobaczymy, mamy poziom trudności znowu nie do pokonania. Jeśli będę miał problemy, tym razem nie będę się bawił w jakąś zmianę samochodów. Podejrzewam, że ten samochód sobie poradzi jak najbardziej z wszystkimi potrzebami tych mistrzostw i jak najbardziej uda mi się wygrywać. Więc jeśli będę miał problemy z tym poziomem trudności, to po prostu zmienię poziom trudności o jedno oczko w dół na poziom pro, czyli przedostatni z najtrudniejszych. Teraz będę miał poziom trudności najtrudniejszej. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No i dobra. Startujemy. Czy dużo jest takich samochodów, jak ja mam? No jest jeden. Jest jeden. Jeden. A właśnie, zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Skoro już tu jesteśmy... Niedużo. Blower, jaka nazwa. Dobra, jeszcze tam trzeba dalej sobie podlecieć. Może jeszcze coś się złapie. Myk, 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 myk. Z tyłu ogólnie ten samochód przypomina mi troszeczkę Mercedesa McLarena SLR-a. Brak nowych samochodów na zdjęciach. Dobra, spoko. Lecimy. Wiemy już, że mamy spokój z tymi autami, wszystkie możliwe do odnalezienia w tym wyścigu są już sfotografowane, czyli było ich w sumie 2. Trochę rzuca dupą, ale spoko. Na razie jest to akceptowalny poziom rzucania dupą. Dobra, 10 na 12, wspaniale mi idzie. Spokojnie. Zobaczymy, jak naprawdę nie będzie szło, no to wtedy sobie zmienię ten poziom trudności, ale na razie próbuję sobie na takim. No zupełnie się jeździ inaczej niż tymi samochodami, hipersamochodami, czy super samochodami, czy sportowymi, ulicznymi. Naprawdę, samochody w prowadzeniu są takie, ten samochód w prowadzeniu jest taki ociężały, nie ma się co dziwić. Jest to typowy offroader i tak powinno być. Okej, jestem 11. To jeszcze nie jest ostatnie miejsce, ale koleś, który mnie tam z tyłu... O właśnie, o to mi chodziło. Ojej, 50% już za mną prawie, a oni mi wszyscy uciekli. No straszne to jest, dotknąłem tam tego pobocza i mi koło uciekło. Ale no muszę się przyzwyczaić też do jazdy tym samochodem, nie jest to łatwe, bo... no jeździ się zupełnie inaczej, samochód nie jest taki responsywny. Mamy tutaj zawieszenie miękkie ustawione, prawdopodobnie stabilizator, nie zwróciłem uwagi jak są ustawione, ale chyba też są na miękko. Z samochodem troszeczkę buja, nie ma takiej sztywności, nie ma responsywności jak wspomniałem. Ale on jest stworzony do jazdy po offroadzie, zgadza się? Zgadza się. Więc próbujemy jeździć nim po offroadzie. Ale te punkty są tak rozstawione, że nie ma kiedy sobie skrócić. Może uda się chociaż ostatnie, przedostatnie miejsce zdobyć, ale widzę, że już tam w oddali jest meta. Dziwne trochę, że ścigamy się po asfalcie, nie do końca mi się to podoba. Wiem, że właśnie dodatek Storm Island dodaje do rozgrywki jazdę taką... Nawet chyba rajdy, nie wbijałem się zębami w ten temat, także nie powiem dokładnie. Od początku spróbujemy jeszcze jedno podejście na tym poziomie, albo kurde, dajcie spokój, ile można jeździć na tym poziomie. Widać, że nie dam sobie rady, ostatnie miejsce, więc poziom pro myślę, że jest dla mnie w tym wyścigu. O, proszę, kurde, co się będę, słuchajcie, co się będę zamartwiał, co ja tu będę łysiał. Tylko 5% chyba mniej od tego no, ostatniego poziomu do wypłaty, do respa i tak, respa, do expa. Także nie ma się co tutaj spuszczać nad tym, naprawdę, spokojnie. O, proszę, i teraz ładnie ich doganiam, tak? Teraz nagle jestem dobrym kierowcą, ale różnica między tymi poziomami jest kolosalna. Naprawdę ci kierowcy teraz dużo gorzej jeżdżą, ale to dobrze, no. Może i tak nie uda mi się skończyć na pierwszej pozycji, a to znaczy, że ten poziom będzie bardzo dobry, dobrze ustawiony teraz co do moich możliwości, z czego będę naprawdę zadowolony. Ale trzymam się tej stawki z przodu. No ale też nie jest tak łatwo, bardzo dobrze. Dobra, spróbujemy trochę w cieniu jechać, oni tak wszyscy robią, więc ja też muszę. Zawsze trochę więcej przyspieszenia. Przy wejściu trochę zabuksowało kołami. Oj, nie jest tak lekko, oj nie. O, teraz ładnie wszedłem tutaj, pięknie. Dawaj, Lucek! Trzecie miejsce jak na razie. Muszę trochę kontrolować to prowadzenie, w sensie skręcam sobie na zakręcie w lewo i zaraz muszę w prawo odbijać, bo samochodem buja tak troszeczkę. Także jazda tymi offroadowcami jest skrajnie inna niż właśnie samochodami typowo ulicznymi do nawierzchni asfaltowej. Hamulce też nie są hamulce nie są najlepsze, więc trzeba odpowiednio wcześniej sobie prędkość dostosowywać do zakrętu. Z tego co widzę, osiągi mojego auta są w miarę ok. myślę, że jak najbardziej mam szansę zdobyć tutaj pierwszą pozycję. Jak nie na tym wyścigu, to na następnym. Driftem, a co? Wow. Trochę niedobrze, ale kurde, też mi trochę tak zależy na tych punktach, które widzę tam na górze i które cały czas się nabijają. 110 000 punktów. Wow, nie wiem co one dają, ale spoko. No i dobra, druga pozycja to jest bardzo dobra pozycja. I zobaczcie, że nie byłem pierwszy, a więc poziom trudności jest jak najbardziej ok. Fajnie, udało się ukończyć te mistrzostwa bez stresu. Poziom pro myślę, że jest poziomem dla mnie. Nie ma się co tutaj bardziej spuszczać nad tym wyższym poziomem. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, w poprzednim odcinku miałem spore problemy, ale myślę, że Hennesseyowi Venomowi trzeba dać drugą szansę. Samochód jest świetny, chociaż 100 razy lepiej jeździło mi się P1, to myślę, że na tym poziomie pro dałbym sobie w Venomie radę również. Także jego sobie jeszcze kiedyś tam sprawdzimy na pewno. Dobra, no i sprawdzimy co teraz się wylosuje. W poprzednim odcinku był to Golf, a teraz jest po prostu kasa. Kredyty. Ile ja tych kredytów mam? Kurde, prawie nic nie straciłem na kupno tego samochodu i dostosowanie jego osiągów, także jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o gotówkę, którą dysponuję do kupienia nowych samochodów. To bardzo fajnie. Ten samochód z przodu przypomina mi jakąś motorówkę. Nie wiem, czy tylko ja mam takie złudzenie. Jak motorówka wygląda. No i dobra, tu mamy kolejne zawody, kolejny wyścig i to jest, z tego co sądzę, po obrazku, po ikonce, po bezdrożach. Cross country, także prawdopodobnie na 90% będziemy ścigać się w końcu offroadowo. Extreme Offroad, rajd przełajowy, tak jak myślałem. No i wszystko jest jak najbardziej dobrze ustawione, lecimy. Właściwie nie mógłbym tu wyłączyć sobie nawet kontrolę trakcji, ona mało co będzie się tutaj włączać, gdy mamy napęd na 4 koła i takie ogromne kapcie. No, bez jaj. No i pierwszy tak naprawdę... O, tutaj trochę ta kontrola trakcji widzę, że uruchamia. Pierwszy kontakt na wyścigach tego samochodu z offroadem. Zobaczymy, co to będzie. Tak, wow. Ups, 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 ups. No dobra, jeszcze jakoś jadę. Tutaj warto się trzymać troszeczkę tego asfaltu. Na asfalcie te samochody, mimo że to są offroady, lepiej przyspieszają. Trzeba operować trochę tym gazem. Nie można za mocno driftować, więc jak najbardziej szeroki łuk do pokonywania zakrętów jest wskazany, ale te gnoje mnie tu pchają! I jak ja mam... Jakiś klip. What the hell. Dobra, udało się naprostować, spoko. Tylko że, o kurde, szkoda, że jestem ostatni. A tam już meta jest, ojejku. Niedobrze. Trzeba się trochę poprawić w tej jeździe. No ale jest to pierwszy kontakt na wyścigach, także wiecie, z tą mocą, no bo ja już jeździłem trochę na offroadzie, jak dojeżdżałem sobie do tych zawodów, ale no wiecie. Co inne? O, fuck! No to koniec. już nie ma szans. Jak już tak wypadnę, to już jest koniec. Co robię źle? Przede wszystkim za ostro pokonuję zakręty. Powinienem większe łuki robić, a żeby robić większe łuki, to powinienem się wcześniej przygotować do zakrętu. A żeby się wcześniej przygotować, to muszę wiedzieć, jak on będzie przebiegał. A ponieważ przejeżdżałem tę trasę pierwszy raz, to nie do końca potrafiłem sobie to... No i te gnoje mnie jeszcze pchają! Pchają się gnoje. A masz! Leć na drzewo! Leć! Poszedł. Dobra, puścimy trochę gazu. Mnie też... Mało brakowało. Nie chodzi tylko też o to, aby jak najwięcej dodawać tego gazu, gazować, tylko żeby jechać... Ktoś ma tutaj nick czerwone maki. Chodzi też o to, aby jak najwięcej mieć przyczepności, tak? O, i teraz zdecydowanie lepiej udało się pokonać ten zakręt, z którym poprzednio miałem problem. Ojej, ktoś tam kraksy miał, znaczy wypadek konkretny. Kraksy tutaj są cały czas. Whee! 5. pozycja. Dobra, próbuję trochę lepiej operować tym gazem, aby na wyskokach i przylądowaniu nie tracić przyczepności. A, no szkur! Ale mnie dziwnie zarzuciło i zobaczcie, od razu 12. pozycja, przed samą metą. Fuck. Jak to się stało? No już miałem predyspozycję do tego, aby wygrać te mistrzostwa, te zawody. Kurde. Jeszcze raz. Ale, no, to jest też złe, że oni się tak spychają. O, masz ty kurde. O, drzewo. Kurde, mało brakowało. O, o. Kurde, mam wrażenie, że puszczanie gazu nawet w powietrzu coś tam robi, daje. Jezu, te zakręty nawet są wyprofilowane tutaj, ale to jest pole golfowe, więc... Dobra, nie jest tak źle, 9. pozycja. Ale trzymamy się tego peletonu, jest okej. Za duża prędkość? Kurde, ale ciężko to wyczuć. Ja dziękuję. No i czemu tak się zachowujesz? Ej! Może powinienem dyferencjał ustawić na bardziej miękki, a nie sztywny, jeśli tutaj taki jest. Nie mam pojęcia, jaki tu jest. Kurde, ale ty, bo ciężko jest. Zupełnie się jeździ tymi inaczej, tymi offroadowymi w stosunku do tych szosowych aut. Dalej go ciśnij, Lucek. Ciskaj go tam, dobrze. A! Zapało? Chyba tak. Ojej, co się stało? No jak? Nie, no ja umrę zaraz. Jak to się stało? Ja tego nie rozumiem, co się stało? Kto, jak? Od czego się odbiłem? Ach. Ach. Od czego? Co tam było? Co tam leżało? Kłoda jakaś, nie wiem, gałązka, skórka od banana. Wybiło mi całą dupę do góry. W samochodzie offroadowym, jak tu prześwit, mamy pół kilometra, no hej! Dobra, teraz mi się uda, teraz to już nie ma. Fajnie wyglądają, fajnie animuje się zawieszenie, jak widzę tak w innych samochodach. Kurde, ale bardzo ważne jest to, aby na zakręcie nie gazować. Mimo że i tak to jest bezdroże, ale te samochody naprawdę zachowują się dziwnie, jak zaczynamy tym gazem wariować. Nie no, trafik, kurde, serio. Jeden na... O, i akurat mi się trafił. A nie mogłem nic zrobić, bo on jest tak ciężki do skręcania, ten samochód. Drzewo. O, dało się. Dawaj strumień, koleżko. Dobra, puszczam trochę gaz. Trzeba. Atakuj, Lucek. Yeah! Tak, oj, czuję tą moc. Wow. Atakuj, nie poddawaj się. Która? 6. pozycja, 8 punktów. Uch, ale powiem wam, że jest ciężko. Było ciężko, było naprawdę ciężko. Ale fajnie, no kilka razy musiałem powtarzać. Ale jakoś się udało. Szósta pozycja to nie jest tak źle, ale w poprzednim wyścigu zdobyłem sobie drugą. Mogłem tutaj zdobyć lepszą pozycję, gdyby nie ten pieprzony tyrofol. Naprawdę. A zobaczmy sobie właśnie ustawienia. Tak, tylko sobie sprawdzę, co mi tutaj ustawili. Kuźwa na tym dyferencjale. Zablokowany. No dobra, spoko. Opony. Czy to ma znaczenie na offroadzie? Zmniejszymy sobie trochę ciśnionko, jeśli to coś da. Skrzynia biegów, tu nic nie możemy zrobić. Pochylenie kół, to nie wiem co to się stanie z autem. Resory też nie, ale mam stabilizatory. Trochę bym je usztywnił. Git. Zostawimy tak. Zobaczymy co się będzie działo. Ui, jedziemy. No troszeczkę nie bujało, może teraz nie będzie tak mocno bujało. Chociaż też nie wiem jak się na offroadzie zachowa teraz auto. Zobaczymy. Ui. Prędkość. Nabiłem sobie jakąś. Ojej. I tu chyba znowu przełajówka będzie. Lecimy. Local Motors. Extreme Offroad i przełajowy znowu. I znowu będzie ciężko. Coś tam zmieniłem, ciśnienie opon zmniejszyłem i mam nadzieję, że poprawiłem sterowność. Zobaczymy. Go, go, go. Raptorek, kilka tam innych z tyłu samochodów. Ale spoko, damy raty chyba. Dobra, na razie nic nie chcę mówić, ale samochód fajnie się na tym zakręcie zachował. Puściłem gaz i naprawdę od razu złapał przyczepność. Zobaczymy, no na razie nic nie chcę mówić, no wiecie, to jest początek. Aha, dobra, myślałem, że mamy zakręcić tutaj, ale nie, jednak nie. To taki... O, ale fajny łuk. O, tu jest fajnie, fajnie się tu jeździ. Zabawimy się w kangura. Kangur polega na tym, że trzeba skakać po małych wybojach, jechać bardzo szybko i robić takie małe hopki. Uuu, zdobywa się dużo punktów. Jest, zrobiliśmy kangura. Oj, tu trzeba ostro hamować. No i teraz fajnie zahamował. Bez problemów, świetnie. Dobra, połowa trasy za nami prawie. Tutaj będzie ostry zakręt, z tego co widzę zaraz. To mapka 3D jest świetna, widać z wyprzedzeniem, dużo z wyprzedzeniem, co się będzie działo za moment na trasie. Nie chcę tak za mocno tutaj z tym gazem szaleć, bo wiem co się może z samochodem stać, jednocześnie muszę zdobyć dobrą pozycję. O! Całe szczęście, że... Fuck! Super! Ale fajnie. Wyszedłem z tej opresji obronną ręką. Nawet zdobyłem trzecią pozycję. A masz ty gnoju! Spychacie się? To ja się też spycham. Cześć! Patałachu. Na razie, jestem pierwszy. Na razie. Okej, gdzie? Tutaj, o, spoko. Powinniśmy trafić przez drzewka. O! Udało się! Yeah. Już myślałem, że czeka mnie tam jakaś niespodzianka w tych krzaczorach, ale na szczęście nic takiego nie było. Pierwsza pozycja, o 2 punkty jestem lepszy od najlepszego gościa w tych zawodach. Czyli nie od siebie, tylko od tego, który mnie próbuje dogonić, ale niestety, no, wiecie jak to jest. Nie no, ale i tak na tym poziomie trudności jest dosyć ciężko. No, zauważmy, lubi, tak, lubię, spoko. Ten projekt jest git, lubię ogólnie tego typu barwy na samochodach. A do tego myślę, że to bardzo pasuje. Ale jestem właśnie ciekawy, bo widziałem, że niektóre projekty, to postaram się jeszcze, jak nie zapomnę, w tym odcinku sprawdzić, że te samochody różnie były pochylone. I ten samochód był pochylony bardziej tak ku przodowi, a drugi jakoś tam jeszcze inaczej. Więc wygląda na to, że nie tylko barwy auta można zmieniać, jeśli chodzi o te projekty, ale także inne elementy wyglądu jakby. Musimy to sprawdzić. Dobra. To mamy, tutaj mamy chyba jakiś rajd, więc podejrzewam, że będziemy jechać wyznaczoną ściśle trasą po drogach szutrowych, drogach polnych. Pewności nie mam. Wzdłuż szlaku. No i git. Tada, lecimy. Dobra. Musimy to wygrać, to są chyba ostatnie zawody, sorry, do zrobienia. Bardzo fajny klimat ogólnie w tym miejscu. Tak, musimy jechać ściśle wyznaczoną trasą. Jest to wyścig wzdłuż szlaku. 5% za nami, 7%, więc trzeba się troszeczkę sprężyć. Jestem na 10. pozycji. Pierwszy raz jadę tę trasę, a więc w razie czego za drugim razem, za drugim podejściem powinno mi pójść lepiej, aczkolwiek postaram się jak najlepiej pojechać już teraz. Spróbuję złapać strumień za tym koleżką, żeby mnie pociągnął troszeczkę, żebym wystrzelił jak z procy. Woo! Co powiecie na to? Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Dobra, tu trzeba troszeczkę wcześniej zahamować już. Ach, chciałem się tak wbić na Krzysia, ale no niestety żaden mi się nie podłożył, tak jakbym chciał. Ale i tak poszło nieźle, straszne tutaj zahamowanie w tym zakręcie. Boją się czy co? Nie wiem. Dobra. O, tu można fajnie skrócić. Oni jadą dokładnie po asfalcie, a można by było prawie w prostej linii to pokonać. Dawaj strumień! Tunel aerodynamiczny. Ui. O, chciałem sobie tam skrócić, bo widziałem, że te flary są widoczne dosyć z daleka i tak wydawało mi się, że mogę je w linii prostej pokonać przez te lekkie bezdroża, ale nie, tam jednak było wszystko ogrodzone. I podejrzewam, żebym nieźle wtopił, jakbym tam poleciał. Okej. Okay. No chodź koleżko, taki dobry jesteś, co? Na razie. Tak się jeździ. No i git. Jesteśmy na pierwszej pozycji. Myślę, że już nie będzie problemów. 81% za nami. Trochę zarzuciło. Ja jeszcze mnie tam próbuję coś dogonić. Zjadłem kisiel. A, to nie koniec. Lel, spoko. Jeszcze jeden zakręt. Dobra, i teraz nie dać się nie wyprzedzić. Zresztą, jak widzicie, chyba nie będzie z tym problemu. I tada! Wygrane mistrzostwa. Pierwsze od kilku dobrych odcinków. Stary, ale ostro pojechałeś. Właśnie wygrałeś kolejne mistrzostwa. No shit, właśnie wiem. Dawajcie kasę. Ile kasy tym razem? 13 000. Co ja mam z tą... Co ja... Nie wiem, no trochę mnie ośmieszyli. Ostatnie, przedostatnie mistrzostwa wygrane, a oni kurde dają jakieś 13 000, no. Dobra, sprawdzimy jeszcze jedną rzecz odnośnie tych projektów. Jestem ciekawy, więc sprawdzimy. Przegrupujmy się w centrali. Ruszamy z powrotem na tę wycieczkę. Spłaczka. Najpierw to ja koleżkę jestem zajęty, bo ja tu muszę przetuningować... O, nagroda, spoko. Najpierw muszę przetuningować jakiś samochód, sprawdzić co się da zrobić przy pomocy projektowania, tworzenia jakiegoś tam projektu, wyglądu, auta. Bardzo ciekawy Lucek sobie jest. Dlatego mapa świata i Centrum Horizon. Zobaczymy. Nigdy tego nie robiłem. W sumie nie można tego robić chyba z poziomu jazdy dowolnej. Trzeba pójść sobie do warsztatu i próbować wtedy coś tam zdziałać. Dobra, myku, myk. W prawo i tutaj mamy już opcję dostosowania samochodu. Myk. i projekty. Wybór samochodu, lakierowanie, utwórz grupę motywów, zastosuj kalkomanię, moje projekty. Weźmy sobie w Hondę S2000, a nie mam tutaj, a to są już moje projekty, spoko. Nie, mnie interesuje, wybierz samochód i wybieramy sobie właśnie Hondę S2000, to trzeba chyba stworzyć od nowa project. No i zobaczymy, jakie opcje tutaj do stosowywania wyglądu są. No i co? Moje grupy motywów, brak plików. Utwórz grupę motywów, edytor projektów, wow. Nałóż motyw graficzny, okej. Mamy tu motywy graficzne i co poza tym? Ale tych opcji widzę, że to jest dużo, jej, ile w ogóle czcionek? Można coś tutaj wyszukać od razu, a podejrzewam, że to zajmuje bardzo dużo czasu. Chociaż jest tutaj opcja szukania, ale myślę, że aby zrobić coś z tego, to... Aha, dobra, kapuję. To można sobie stworzyć w ten sposób wzór, jasne. Lakierowanie. No, tutaj mamy lakier, ale nie można chyba dostosowywać tego samochodu od tego. A zobaczcie, trochę ta Honda jest pochylona do przodu. Ja w poprzednim odcinku ją... ale może ona jest tak fabrycznie, nie wiem. Ja w poprzednim odcinku troszeczkę tymi ustawieniami zmieniałem ją i właśnie pochylałem przód bardziej... No, obniżałem tam zawieszenie z przodu, a tył dałem bardziej do góry, teoretycznie. Patrzę sobie teraz, jakie tutaj kolory mamy jeszcze. O kurde, ale wypierd. Jej. Masakra, drewniany samochód. No ciekawe, znaczy na pewno są różne takie folie, które się nakłada na samochód i nie trzeba lakierować samochodu w ten sposób. No na pewno to nie było z drewna, tylko chodzi o to, że można różne rzeczy sobie na tym samochodzie zrobić. Nałóż motyw graficzny, producenta. Czytaj grupę warstw. No dobra, zobaczmy. Dostosowanie koloru. I co tutaj mamy? Zapisz, zaawansowana kamera. Aha, w ten sposób, dobra. Okej, i... rozmiar. Jezu, ile to zabawy, no nie? Te kalkomanie też muszą być sporej rozdzielczości, jeśli rozciągam je na cały samochód, a one jeszcze są... ona jeszcze jest ostra, tak? Zderzak tylny, spoiler, także jest tutaj trochę tych opcji, ale no, na przykład z tych gotowych projektów ja widzę, że tutaj troszeczkę więcej jest pozmieniane. Wow, ale w ogóle masakra, jak można namalować z tych kalkomanii czyjąś twarz? Jak to zrobić? Albo zrobić coś takiego, no i jak? Niesamowite, naprawdę, to jest... Ach, ja się tak dziwię, jak ludzie robią takie rzeczy. I to nie tylko w Fordzie, w NFS-ie też takie jest. Coś niesamowitego. No nie wszystkie, no widzicie, niektóre są takie słabe te malowania, ale w większości to jest dosłownie dzieło sztuki. Wow. Dobra, bierzemy to. Podoba mi się. No i bez żadnego płacenia, bez niczego można sobie takie malowanie na samochodzie zainstalować. Świetna sprawa. Takie rzeczy drobne właśnie, jest masę takich różnych smaczków w tej grze, które ja po prostu uwielbiam. I zobaczcie. Ach, kurde, zresztą jest to jeden z moich ulubionych samochodów, jeśli chodzi o wygląd. ale i tak fajnie, że można sobie te zdjęcie zrobić, tak? No tylko brakuje tego driftu, tej akcji. Nie będzie w tych zdjęciach dynamiki, którą ja bardzo w zdjęciach lubię, jeśli chodzi o samochody. Będzie można tylko sobie zrobić samochód o tako, jak sobie stoi, prawda? Ale na przykład można sobie zrobić takie ciekawe ujęcie przodu i to później w Photoshopie, nie wiem, zrobić animację.